Witam was wszystkich. Z tej strony to ja Hudson Maverick. I tak jak obiecałem, tak też postanowiłem zrobić w końcu. Dla wielu może się wydawać, że, kurde człowieku, ile czasu możesz robić top kolejne No, ale po prostu miałem taki słomiany do tego zapał, i w sumie w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, miesiąc temu, już pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić kolejne top. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, który był już dosyć dawno, zrobiłem top chyba 20 moich ulubionych zawodników. No i szczerze Wam powiem, że przydałoby się zrobić to na nowo, bo aktualnie jestem coraz bardziej w Ring of Honor, coraz bardziej w scenie niezależnej i troszkę się pogląd na niektórych zawodników pozmieniał. No i tę listę też by było trzeba zaktualizować, ale spokojnie. Wtedy gadałem prawie przez godzinę. I niech to będzie przynajmniej do stycznia. A w styczniu pomyślimy, czy czasem nie zaktualizować tej listy. Bo no, co jakiś czas by się taka aktualizacja przydała. No, sami przyznajcie, że Wy też w jednym roku macie takich ulubionych zawodników, a w drugim roku po prostu inni zawodnicy Wam się podobają, innych zawodników za coś tam bardziej cenicie czy nie. To w ogóle taki wiks mi wyskoczył na tym. O, tak jest ładniej. Jeżeli chodzi o takie coś, czyli te top tem Top 5 gimmick meczy. To jest aktualnie tylko roboczy, yy, roboczy jakby, czyli znaczy nawet nie obrazek, yy, ale postaram się jakiś ciekawy obrazek ogólnie zrobić, żeby tam pisało te top coś tam, czegoś tam i żeby to wiadomo, jakoś fajnie wyglądało tak samo jak mam w podsumowaniu tygodnia, gdzie mam tego pieska i tam piszę podsumowanie tygodnia, WWE, TNA Ring of Honor. Więc postaram się to samo zrobić, i postaram się, żeby to już jakby weszło w życie w kolejnym odcinku. No, ale dosyć tych, tych informacji, chociaż nie, jeszcze jedna informacja się pojawi. Mianowicie, jestem właśnie w trakcie oglądania DVD poświęcone Kevinowi Stinowi. I tak, moje pytanie do Was. Czy chcecie. Chcecie. Kurde, dzisiaj mam jakiś problem z mową. Ja pieprzę. <laughs> niedobrze, niedobrze, ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy. E, czy chcecie, abym zrobił jakby taką. Taką jakby. Taką jakby. Taką recenzję, czy opinię, czy jakieś podsumowanie, jak zawsze. Po prostu tego DVD, bo pierwsza część mi się bardzo podobała, no, a w drugiej części mamy. Dużą ilość meczy, z tego co widzę tutaj to 12. Ja jestem chyba dopiero na trzecim albo na czwartym. No ale dobrze mi się to ogląda i mogę się z Wami podzielić moimi opiniami na temat tego DVD. Pytanie tylko do Was, czy chcecie? Bo, kurde, czy chcecie? Bo jeżeli nie chcecie, no to wiadomo, nic nie będziemy robić, ale jeżeli mi napiszecie, że tak, fajnie by było, gdybyś. Yy... Powiedział, co sądzisz o tym DVD, żebyś, nie wiem, podrzucił jakiś link czy coś, no to spokojnie e, to się zrobi. No i tak, przechodzimy dzisiaj do top 5 gimmick meczy. Jak wiecie, gimmick mecz to oznacza po prostu typ meczu. Jak mamy zwykły mecz, czyli jeden na jednego, mecz taktimowy, dwóch na dwóch, czy tam trzech na trzech, 8 na 8. E, mamy tak samo steel cage mecze, mamy Helina mecze, no i tak dalej, można wymieniać godzinami. No i właśnie postarałem się podsumować top 5 moich ulubionych gimmick meczy. W niektórych z nich dam jakieś przykłady walk, które naprawdę mi się podobały i za które tak naprawdę ten typ meczu cenię najbardziej. No a w niektórych po prostu jest nazwa, no bo znaczy zobaczycie, zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądało. Niektóre walki. Się nie odbywają na co dzień, więc też wielu walk nie było i w sumie większość tych walk mi się podobała, które nam WWE zaserwowało. No albo TNA, bo z TNA też mamy jednego rodzynka. Ale pierwsza ważna informacja. Chciałbym, abyście teraz zagłosowali na kolejne top. Mianowicie top 10 Team Songów, czyli wiadomo, muzyczek na wejście, tak zwanych, roboczo nazwanych. Top 10 taktimów, z czym największy problem chyba będzie z team songami, bo pomyślałem sobie Adam Top 10, ale nie wiem w jakiej formie ma to jakby wyjść na światło dzienne. Czy miałbym wrzucać jakieś przykłady tych piosenek, ale nie wiem, czy czasem nie walną praw autorskich, że, że nie mogę używać tych muzyk. I nie wiem, ile by to za roboty zajęło, więc jakbyście chcieli te top 10 team songów, to po prostu napiszcie mi też, w jakiej formie by to miało występować. Top 10 tak teamów, top 10 finisherów, no i top 5 modeli pasów mistrzowskich. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, bo jednak te pasy mistrzowskie zmieniały się z roku na rok, przynajmniej czasami. No i też mam swoje takie top. Pięć, które naprawdę zapadły mi w oko i bardzo mi się podobają. Jest tego top 5, bo też wiecie, za dużo tych pasów mistrzowskich nie ma, a czasami lepiej dać mniej, ale bardziej, bardziej żeby te rzeczy były ważniejsze. Wiadomo, jak miałem wtedy tych zawodników, na początku myślałem, żeby zrobić top 10, no ale później mówię: Kurde, nie dam tego, nie dam tamtego, to ja sam, sam ze sobą będę się czuł źle. Więc dałem top tam milion, a wiadomo, jak to wyszło? Znaczy nie, wyszło całkiem spoko. Więc te top 5 wydaje mi się, że będzie akurat pasowało. Bo każdy pewnie z was ma jakieś top 5 modeli pasów mistrzowskich, no i ja też mam. Jeżeli macie pomysł na inne topy związane z wrestlingiem, czy tam z czymś innym, bo to nie musi być stricte wrestling, to po prostu piszcie. Piszcie i na pewno. Dodam to do mojej listy, bo jak widzicie aktualnie mam tylko cztery, które mogą wyjść na światło dzienne, jeżeli będziecie chcieli to oglądać czy tam słuchać. No i to są tylko cztery i jeżeli naprawdę macie jakieś pomysły, to walcie śmiało, nie wstydźcie się, ja na pewno coś z tego nagram. Bo dla mnie to też jest przyjemność czytać komentarze, jakiekolwiek one są. No a jeszcze jak mi możecie pomóc, to jest bardzo, bardzo fajnie. Więc co, jedziemy z tymi gimmick meczami. I zacznijmy od miejsca piątego, a mianowicie walka, która była rozsławiona chyba przez Triple H, -a. sam Triple H powiedział, że to jest jego dom, a mianowicie Elimination Chamber. Przyznam Wam szczerze, gdy ja obejrzałem pierwszy Elimination Chamber, to było to dla mnie wielkim zaskoczeniem. I mój pierwszym, moim pierwszym Elimination Chamber było chyba. Elimination Chamber w roku 2008 albo 2009. Z datami mam zawsze problem. Ale mianowicie mieliśmy tam jako mistrza WWE Edge'a. Był tam Jeff Hardy, był Triple H, Wladimir Kozlow chyba, chociaż nie pamiętam. Chris Jericho, Undertaker, chociaż kurde, nie pamiętam do końca. Naprawdę nie pamiętam do końca, ale wiem, że był Edge, Jeff Hardy. Jeff Hardy wyeliminował w sumie Zrzutu takiego o yy, Edjan I potem Edge poszedł do Elimination Chamber z, 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 z... Row, gdzie znokautował Kofiego Kingstona i wszedł na jego miejsce. Dzięki czemu wygrał Mistrzostwo Wagi Ciężkiej. Może być to troszkę zagmatwane, ale w każdym bądź układzie to było moje pierwsze Elimination Chamber. I od razu mi się ta walka spodobała. Po pierwsze jest w klatce, po drugie jest w ogromnej klatce, po trzecie są komory. Po czwarte, nie wiadomo kto do końca wygra, nie wiadomo kto do końca wyjdzie. No i zazwyczaj w takich walkach ktoś wykonuje fenomenalnego spota, jak to mieliśmy z Jeffem Hardim, który wykonał ze szczytu komory yy, Bomb albo Roba Wandama z Five Starem, yy, Johna Morrisona z Crossbody. Mieliśmy masę tego typu akcji. No i naprawdę ta walka bardzo zapadała mi w pamięć, bardzo mi się podobała. I trochę mi wstyd jest, że WWE aktualnie zeszmaciło totalnie tą walkę. Jeszcze parę lat temu w jednym Elimination Chamber walczyli o Mistrzostwo Wagi Ciężkiej, w drugim walczyli o Mistrzostwo WWE. I jakoś to się przyjemnie oglądało, a teraz postanowili zmniejszyć ilość do zazwyczaj jednego Elimination Chamber. A jeżeli są dwa, to jeden jest o pas, a drugi jest o pretendenta, co jest według mnie totalną głupotą. No ale aktualnie jak mamy jednego mistrza to pewnie znaczy w ogóle nie wiem czy elimination chamber będzie. Według mnie powinno na tej gali, powinny na tej gali być przynajmniej dwa walki, dwie walki w komorze, znaczy w komorze w tej kadce. I jeden nie musi być o pretendenta, jeden powinien być o główny pas, a drugi powinien być o mistrzostwo midcardowe. na przykład interkontynentalne tylko po to, żeby po prostu były dwa elimination chamber mecze. Ja bym był zadowolony pewnie większość z was też, no bo naprawdę ta walka zapada człowiekowi w pamięć, zawsze coś tam się dzieje ekstremalnego, czy to spear yy, w wykonaniu Goldberga, czy to jakiś Swantambomb, bomb frog splash, czy inna akcja wysokiego ryzyka. Jeżeli chodzi o takiego zwycięzcę, którego naprawdę zapamiętałem i naprawdę się wtedy cieszyłem, to już było oczywiście, gdy ja oglądałem ten wrestling przez internet, bo na początku, wiadomo, pan Supron, pan ten drugi, Supron i Borkowski. O, to oglądałem Raw, później było SmackDown i dopiero później było Elimination Chamber. No i jakiś rok później zacząłem oglądać te Elimination Chamber w internecie. No i znalazłem walkę, gdzie Shawn Michaels wygrał po raz pierwszy Mistrzostwo Wagi Ciężkiej. I to też kolejny piękny moment, za który kocham Elimination Chamber. Czyli właśnie ta. Yy, ta. 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 nieprzewidywalność. Przynajmniej kiedyś tak myślałem. Ale no, Sean Michaels, wtedy mi się to podobało, jak Sean Michaels wygrał pas wagi ciężkiej i trzymał go do WrestleMania, gdzie stracił na rzecz yy, Chrisa Benoit. Jeżeli w WWE ktoś taki jeszcze istnieje, <grym> gdzieś tam, skryty za, za kanapą Chris Benoit. No przykre, no, ale nic z tym nie zrobimy. A więc to jest właśnie moje miejsce piąte, Elimination Chamber Match. Miejmy nadzieję, że w tym roku, czy tam w sumie w przyszłym roku, będą przynajmniej dwa Elimination Chamber mecze, z czego jeden o Mistrzostwo WWE, a drugi o Mistrzostwo Midcardowe, czy to Interkontynentalne, czy to Stanów Zjednoczonych. No a jak nie, to po prostu jeden o pretendenta, a drugi o Mistrzostwo Midcardowe, czy jakoś tak, ale niech będą dwa. Proszę Was. Ludzie z WWE, włodarze, dajcie mi dwa Elimination Chamber mecze. Przechodzimy do kolejnej walki, która była, która moim zdaniem, była najważniejszą galą. Znaczy, była najważniejszą walką na wrestlemanii, gdzie zwycięzca miał szansę na zrealizowanie takiej śmiesznej walizki, gdziekolwiek chce, gdziekolwiek, yy, gdziekolwiek jest, może po prostu wejść powiedzieć mistrzowi ej, ja tu mam walizkę, inkasuję na tobie, będę nowym mistrzem czy coś. No, fajnie tak się myślało. Ja zawsze myślałem, że zwycięzca mojego miejsca czwartego, czyli Money in the Bank po prostu może sobie iść do domu przeciwnika, walnąć mu walizką w głowę i wygrać mistrzostwo. Zawsze, naprawdę, zawsze myślałem, że coś takiego się kiedyś stanie, no ale aktualnie widać, że tyle Money in the Bank mecze mieliśmy, a taka sytuacja się nie, nie wydarzyła. Ale pamiętam normalnie jak dziś, kiedy oglądałem swój pierwszy Elimination Chamber, kurde, swój, swój pierwszy Money in the Bank mecz na WrestleManii 25 i komentator powiedział, że zawodnik będzie mógł jakby zainkasować walizkę gdziekolwiek chce, gdziekolwiek będzie, o którejkolwiek godzinie. To zawsze sobie tak myślałem, kurde, to, to czemu ten zawodnik nie pójdzie do domu przeciwnika i po prostu tam mu nie wpierdyli i nie zainkasuje tej walizki. No ale Kiedyś się o wielu rzeczach inaczej trochę myślało. No ale tak, Money in the Bank powinno wrócić według mnie na wrestlemanie. Teraz, gdy mamy jedno mistrzostwo, na pewno już nie będziemy mieli Gali, gali Money in the Bank. A jeżeli ona będzie, to na pewno o jedną walizkę, to bo nie ma sensu robić o dwie. Jestem też ciekaw, jak się zmieni cała koncepcja tej walizki. Oby nie było czegoś takiego, że zwycięzca może. Yy, po prostu wyzywać Undertakera na walkę o karierę, bo to by było głupie. No ale też są takie możliwości, nie zapominajmy o tym. To jest WWE, to jest Vincent Kennedy McMahon. No i tak. I tak jak mówię, mam nadzieję, że, te, że ten Money in the Bank wróci na WrestleManie, Tam, gdzie tak naprawdę się rozsławiło, tam też powinno być nadal. W ogóle wtedy było głupotą robić dwie walki Money in the Bank. I robić to na oddzielnym pay-per-view. Bo tak jak mówię, ja zawsze na WrestleMani czekałem na dwie rzeczy. Na Undertakera, przynajmniej jak jeszcze był młody, miał włosy. Raczej znaczy młody, no stary, ale miał włosy przynajmniej. No i na Money in the Bank. Dwóch, raczej znaczy jeden mój ulubiony zwycięzca na WrestleMani dwukrotny zdobywca walizki Money in the Bank, CM Punk. Wrestlemania 24, po której zainkasował walizkę na Edge'u i wygrał mistrzostwo wagi ciężkiej. No i Wrestlemania 25, po czym gdzie dzięki czemu wygrał mistrzostwo wagi ciężkiej pokonując Jeffa Hardiego i wtedy to też zacząłem nienawidzić CM Panka, bo wiadomo, to były lata, gdzie człowiek uwielbiał Johna Sinę, uwielbiał Jeffa Hardiego, ale nienawidził Edge'a, nienawidził CM Panka jak był Hillem. No a teraz aktualnie ja osobiście preferuję bardziej Hilli. Są ciekawsi po prostu. No, i CM Punk wygrał dwa razy tą walizkę. Dwa razy był mistrzem wagi ciężkiej dzięki temu. Za pierwszym razem, kiedy zainkasował ją na Edge'u, to ten title Run był taki sobie. Za drugim razem zdecydowanie bardziej mi się podobał. Bardzo fajne walki z Jeffem Hardim. Bardzo fajne walki później z Undertakerem w Cell meczu Całkiem była spoko. No i potem mieliśmy oczywiście na Gali. Mane in the bank mieliśmy już dwie walki o walizki i niestety nie pamiętam większości z tych zwycięzców. Wiem, że wygrał Daniel Bryan, wiem, że wygrał Dolph Ziggler. W sumie Daniel Bryan to była moja druga osoba, którą naprawdę propsowałem, żeby wygrał tą walizkę, i to jest mój drugi ulubiony zwycięzca tej walizki. No tak w sumie w tej historii. W tej historii posiadaczy walizek nie było aż, aż tylu takich fajnych. Bo tak jak mówię, no CM Punk, Dolph Ziggler, który nic z tym nie zrobił, Daniel Bryan, John Cena, co było bullshitem, Demis, nie lubię. Rob Van Dam to jest kolejny dobry przykład dobrego wykorzystania walizki. Później on był mistrzem WWE i ECW. I ogólnie wtedy była taka sytuacja, że Rob Van Dam wyzwał Johna Sinę na walkę yy, na arenie ECW, gdzie wszyscy buczeli na Sinę. Chcieli go zabić najprawdopodobniej, no ale na szczęście wtedy Rob Van Dam wygrał i stał się mistrzem WWE. Też fajne czasy. Mieliśmy Czeka Swagera. Yy, mieliśmy Alberto... Mr. Andersona, ale szczerze nie pamiętam w ogóle, co on z tą walizką zrobił. Czy był mistrzem, czy nie? Mm. Edge'a. Edge wygrał walizkę, czy nie wygrał walizki? Chyba wygrał walizkę Edge, raz. Tak, wygrał, wygrał, wygrał do. No. Mm. Po Elimination Chamber, gdzie John Cena obronił mistrzostwo WWE, wszedł Vince McMahon. I ogłosił, że Edge wrócił i wykorzystuje swoją walizkę. No i Edge przed z Litą, wykonał Spira na Sinie i stał się mistrzem WWE. To też pamiętam, jak dziś. Tylko nie pamiętam dat. To jest największy problem. No i tak, no. Wydaje mi się, że wielu z Was też się podoba Money in the Bank. Zresztą Money in the Bank w tym roku, gdzie Dean Ambrose walczył z Codym Rhodesem, Damienem Sendałem mm, i innymi bo szczerze nie pamiętam, ale w każdym bądź układzie to było też jedno z lepszych elimination, czy, y, jedno z lepszych money in the bank meczy no no nie wiem, mam nadzieję, że ta walka wróci na Wrestlemania, bo wtedy było to coś, było czuć te emocje i naprawdę człowiek się cieszył jak ten zawodnik, jak nasz ulubiony zawodnik albo nawet ten zawodnik midcardowy po prostu ściągał tą walizkę i wiedzieliśmy, że on ma szansę teraz na Bycie mistrzem, czy to WWE, czy to wagi ciężkiej. Aktualnie tylko WWE, no ale może dla kogoś szczęście się, do kogoś szczęście się uśmiechnie. Zobaczymy, jak to będzie rozwiązane, bo na pewno muszą coś zmienić w koncepcji walizki Money in the Bank. No i to tyle. Jaka jest ogólnie Wasza opinia na temat, czy to Elimination Chamber match, czy to Money in the Bank match, kto jest Waszym ulubionym zwycięzcą tego i tego? Piszcie, piszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. Przechodzimy teraz do kolejnego mm, gimmick meczu, który został chyba najbardziej rozsławiony przez Mika Foley'a, Mankajda, Cactus Jacka. E, no i w sumie też swoje trzy grosze włożył w tą walkę Undertaker, Kane i Shawn Michaels. Mianowicie mówię tutaj o Hell in a Cell meczu. Mick Foley wiadomo dlaczego rozsławił tą walkę. Spadł w walce z Undertakerem z ze szczytu ze szczytu yy, klatki no klatki, no bo to jest taka wykokszona klatka potem jeszcze wleciał do ringu też właśnie ze szczytu klatki, dostał chyba wtedy choke slema, czy last no ale w każdym bądź układzie spadł dwa razy walczył z Triple H'em, też nieźle, do... też spadł w ogóle z tej klatki, on, on jest jakimś psychopatą ten koleś no a dlaczego Ogólnie Undertaker kontra Mankind, King of the Ring 98, jakby ktoś sobie chciał obejrzeć. E, Triple H kontra Mankind, No Way Out 2000. To są dwie walki, które mi się bardzo podobały, jeżeli chodzi o Hell in a Cell. Mieliśmy też CM Punk z Taker'em, co mi się podobało. Edge'a z Undertaker'em też mi się bardzo podobało. No ale walka, która mi się najbardziej podobała, to była pierwsza walka Hell in a Cell. Hell in a Hell in a Cell. Mianowicie na Bad Blood 1997 Shawn Michaels zmierzył się z Undertakerem i to było w ogóle dla wszystkich coś nowego. Bo pierwszy raz postanowiono zrobić taką klatkę, wrzucić tam zawodników i niech się dzieje wola nieba. No i okazało się, że to wszystko wypaliło i bardzo dobrze. Sama walka była bardzo przyjemna. Undertaker i Shawn Michaels pokazali najlepsze, ale. Najważniejsze było to w sumie, co się stało po walce, a mianowicie debiut Kane'a z Polem Bererem, który to był przez dłuższy czas menedżerem, no i tego i tego. No i Kane przyszedł, y, Tom kurde, wykonał Tom Undertakerowi i zadebiutował. Wtedy mieliśmy, póź później mieliśmy feud Undertakera z Kane'em, brat kontra brat. Przez dłuższy czas myślałem, że to są rzeczywiście bracia, ale dopiero wtedy mój ojciec powiedział, że hej, synek, oni w ogóle nie są do siebie podobni. Ty tam sprawdź na internecie. No i niestety okazało się, że to nie są bracia i byłem bardzo z tego powodu smutny. Ale tak ja mówię, to był wiek, kiedy się we wszystko wierzyło. Ale w każdym bądź układzie Undertaker Shawn Michaels pierwszy raz ever Bad Blood 1997 to jest według mnie Najciekawsza walka, Helinessel, no bo później wiadomo, z Mankindem. No on spadał cały czas i to się przyjemnie oglądało. Dobrze, że nie umarł, bo wydaje mi się, że gdyby źle upadł, to na pewno Mikfoli by już siedział z Chrisem Benoit i popijał kawkę gdzieś tam w piekle albo w niebie. To już zależy od tego, gdzie by chcieli trafić. No bo Chris Benoit raczej w piekle, o ile zabił swoją rodzinę. Na Mikfoli zastracone ucho przez liny i Weidera. No nie wiem, może mi by trafił do nieba. Ale w każdym bądź układzie przejdziemy teraz sobie do kolejnej walki, do kolejnego gimmick meczu, który dzięki któremu zacząłem oglądać TNA, dzięki tej walce naprawdę TNA przyciągnęło mnie do siebie i byłem i wtedy bardzo markowałem TNA. No i czekałem oczywiście na tą walkę. Mianowicie Ultimate X Match Kiedyś, gdy jeszcze TNA naprawdę było fajne, gdy mieliśmy sześciokątny ring, gdy ciekawe rzeczy się tam działy, mieliśmy dobrego Samoa Joe, który był mistrzem Dywizji X, mieliśmy Christophera Daniela, mistrza X Division, mieliśmy AJ Stylesa, piękne Ultimate X mecze, mieliśmy Suicida, który zeskakiwał na te liny i zdobywał mistrzostwo Division X. No, po prostu wiele dobrych Ultimate X meczy. Ja w sumie. W sumie wszystkie mi się podobały, więc żadnych tutaj jakichś przykładów nie mam. No i naprawdę polecam wam tą walkę, bo dzięki niej zacząłem oglądać TNA i żałuję, że aktualnie Ultimate X mecze wyglądają tak jak wyglądają. Jak pamiętacie na Bound for Glory Jeff Hardy, Samoa Joe, Christopher, Daniel, Chris Sabin, Austin Aries. I Suicide, czy tam Manik, czy tam TJ Perkins. No i pamiętamy, jak wygląda, jak wyglądał przebieg tej walki. Mianowicie chodzi mi tutaj o drabinę. Zawsze w Ultimate x meczu chodziło o to, żeby wspiąć się po, po tej. po tych tutaj takich metalowych wiksach, metalowych konstrukcjach. Po czym należało się złapać za linę, Iść, 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 ściągnąć XA, albo ściągnąć pas. No i to mi się wtedy podobało, byłem wielkim fanem. Szczególnie mi się podobały taktimowe walki Ultimate X, gdzie dwa, czy trzy, czy cztery taktimy walczyły o to, to o tego XA. No to byłoby dobre, to mi się bardzo podobało i każdemu z Was polecam zobaczyć sobie parę tych Ultimate X meczy, bo naprawdę warto. I wiem że wiem 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 nic nie wiem w sumie ale w każdym bądź układzie, jeżeli chodzi o TNA to naprawdę to była najbardziej ekstremalna walka chyba jaką widziałem bo źle upadniecie źle coś wykonacie i możecie spaść jesteście nie potraficie utrzymać się rękami na linie to też spadniecie i nie wygracie no, ja bym się nie utrzymał, niestety, i bym spadł. Nawet sam CM Bank powiedział, że jedyna, jedyna walka, której on by nie chciał stoczyć w TNA, to jest właśnie Ultimate X Match. I ja się nie dziwię dlaczego. To jest po prostu chore, ale dzięki temu, dzięki takiemu me, takiej walce, po prostu TNA było fajne, TNA się rozsławiło i TNA się chciało oglądać. No, a aktualnie, jedyną jakąś innowacją to mam, to było starcie w Dixieland meczu. z kurwa głupotą, bo za 10 lat nikt nie będzie pamiętał o Dixieland meczu, a i tak wszyscy będą wspominać Ultimate X mecze, które trwały do nie wiem, 2011, 2012. Wtedy były jeszcze te dobre Ultimate X mecze. Ale hejt na TNA pewnie jeszcze kiedyś będzie większy. Kiedyś może zrobię film o tym, jak hejtuje TNA, bo aktualnie ta organizacja leci... Ku, ku totalnemu rozpadowi i myślałem, że to przez Hogana i Bischoffa, ale okazuje się, że, że nie, że Hogan odszedł, Bischoff odszedł, Flair odszedł, a organizacja jak Pałe, pałę King Konga, tak się pałę King Konga jeszcze dalej. Jeszcze dłuższą pałę King Konga nawet się niż wtedy, co jest przykre. Ale to jest to, moi drodzy. Ja zacząłem oglądać WWE najpierw, potem koledzy mi mówili: Obejrzy TNA, tam są fajne mecze, jakieś inne, jakieś Ultimate X mecze, ciekawe, jakieś brutalne walki. Jeff Hardy, e, Hardy aby w ogóle szaleństwo. Obejrzałem, podobało mi się teraz. Ta federacja leci ku upadkowi, niczym Titanic, a na jej miejsce wchodzi Ring of Honor ze świetnym, ze świetnym wrestlingiem, ze świetnym rosterem, ze świetnymi mistrzami. Co tu dużo chcieć, tylko tak naprawdę propcować inną federację, a nie tylko zostawać przy tej i narzekać. Teraz przejdziemy do drugiego, do drugiego miejsca na mojej liście. I tutaj miałem największy problem, bo nie wiedziałem co wybrać. Przejdziemy od razu do tego. I tak, moimi problemami były Last Man Standing Match albo I Quit Match. I Quit Match lubię dlatego że tutaj rzeczywiście zawodnik musi dostać niezły wpierdol, żeby powiedział, że nie, ja się poddaję, ja mam dość. Tyle, że oglądając historię I Quit Meczów, zrozumiałem, że większość z nich należała do Johna Sydney, który je wygrywał. Było tam oczywiście AJ Styles kontra Tommy Dreamer, czy tam AJ Styles, Christopher Daniels, no ale jednak większość należała do Johna Cena, no i pomyślałem sobie to nie, to walić to, i na miejscu drugim wybrałem Last Man Standing match, czyli ten który ostatni, ten który po prostu będzie stał na nogach, wygra, a ten który leży przez 10 sekund przegra, czyli logika. Oczywiście do momentu kiedy to John Cena wymyślił akcję z taśmą te walka mi się, ta walka mi się naprawdę podobała, ale... a znaczy Wiecie, wtedy to było innowacyjne, bo wszyscy mu w sumie narzekali, ale to było coś nowego. Było pokazane, że rzeczywiście last man standing mecz można wygrać w sumie kantem, a w sumie sprytem. I to mi się podobało. Tyle, że gdy ten schemat zaczął, zaczął zostać powtarzany, no to stwierdziłem, że to jest już głupota. Ale jeżeli chodzi o mecze, które naprawdę mi się podobały, tutaj mam dwa. W sumie nie wiem, dlaczego dwa, ale... No te walki po prostu zapadły mi w pamięć najbardziej. Pierwsza walka Shawn Michaels kontra Triple H Royal Rumble 2004, jedna z najbrutalniejszych walk jakie widziałem w swoim życiu. No wtedy się bałem o Shawn Michaelsa, czy on przeżyje tą walkę. Ale fajnie to się oglądało i czasami sobie wracam i oglądam tą walkę jeszcze raz. Drugim starciem jest walka z Ring of Honor, Kevin Steen kontra El Generico z Showdown in the Sun 2012 w sumie przed chwilą obejrzałem tą walkę po raz drugi czy trzeci no i też mi się podoba bardzo lubię Kevina Skina bardzo lubię El Generico co prawda końcówka była taka sobie i ta końcówka strasznie mnie mierzi ale cała walka i tak, było bardzo i tak była bardzo fajna mm. jeszcze z walk, które ja pamiętam Christopher Daniels, AJ, AJ Styles też bardzo mi się podobała mm. Jeff Hardy Jeff Hardy, z Kimon walczył w Ultimate X Match, w wow, 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 wow. uspokój konie człowieku, w Last Man Standing meczu mm. nie pamiętam, ale w każdym bądź układzie te, dwa, te dwie walki naprawdę zapadły mi w pamięć, wiadomo w Last Man Standing meczach też zazwyczaj górował John Cena, miał świetne walki z Randy Mortonem, to trzeba przyznać, z Batistą też nie była taka zła yy. i więc no tak naprawdę osobiście uważam, że i quit match jest ściebinkę lepszy, bo jednak ten zawodnik musi dostać naprawdę porządny cios, żeby powiedzieć, że ja się poddaję, tak samo jak było na przykład z JBL-em, który Ej. czemu on tam miał zostać zaatakowany? Kurde, czym to co było z tym JBL-em wtedy, ale wiem, że to chyba było na WrestleMani czy na jakiejś randomowej gali John Cena kontra JBL Last Man Standing match, gdzie John Cena naprawdę potężnie obił JBL-a. I jakaś tam akcja miała zostać wykonana, no i JBL powiedział, że się poddaje. On to ma w dupie, nie chce dostać jakimś głównym twarz. No i kolejnym tym IQUIT Matchem Tommy Dreamer AJ Styles, gdzie w ruch poszła, poszedł widelec. Widelec włożony w oko Tomiego Dreamera, który musiał powiedzieć, że się podda, bo jak nie, to by AJ mu wydłubał to oko. Też bardzo fajne. No ale jednak ten Last Man Standing Match o wiele bardziej mi się podoba. Wizualnie. No i historycznie też jakoś o wiele bardziej mi się podoba. Jednak mamy te 10. Sędzia musi udoliczyć do 10, żeby przeciwnik przegrał. I, i w tym meczu, i w I Quit meczu mamy w sumie tak samo ekstremalnie, tyle, że po prostu. no, Jak ja myślę sobie I Quit mecz, to przypomina mi się tylko John Cena, który wszystko wygrywał. Mamy ten last man standing match, w sumie też mamy Johna Cena, ale jak widzicie mamy Shona Michaelsa Triple H'a, fenomenalna walka. Mamy Kevina Spinas z El Generico, fenomenalne starcie. I mamy też pewnie wiele więcej, o których ja po prostu zapomniałem, pewnie The Rock z y, Mankindem mieli swoją walkę, bo to musiało się stać. etch miał pewnie wiele last man standing meczy ale po prostu nie pamiętam teraz, a też nie zrobiłem zbytnio jakiegoś Searchingu większego, ale i tak przynajmniej dwie walki wam podałem, więc jest fajnie. No i przejdziemy do miejsca pierwszego mojej listy top 5 gimmick meczy. I też tutaj miałem problem, ale postanowiłem, że te dwie walki w sumie są straszliwie podobne. Mianowicie w tej walce używana jest drabina, używane są stoły, używane są krzesła. I nie wiedziałem, czy po prostu wybrać TLC match, czy po prostu wybrać ladder match. No ale stwierdziłem, że włożę ten ladder match w TLC i wyjdzie nam w sumie to samo: bo i w TLC meczu, i w ladder matchu chodzi o to, żeby ściągnąć pas, tudzież walizkę wiszącą na szczycie. No i TLC match, moi drodzy, to jest coś, co najbardziej mi się podoba, na co najbardziej czekam. Aktualnie w tych niektórych, w tych niektórych, w tych ostatnich latach te walki były takie sobie, ale na szczęście w 2012 mieliśmy straszliwie fajne starcie w Ring of Honor, ale pierwsze przykłady, walka, którą strasznie właśnie pamiętam, jeżeli chodzi o TLC, to Jeff Hardy kontra Edge Extreme Rules 2009, wygrał Jeff Hardy, został mistrzem wagi ciężkiej na, nie wiem, 2-3 minuty, po czym wszedł CM Punk i yy, odebrał mu ten pas dzięki walizce. Tutaj macie walkę Undertakera z Edgem, gdzie to Undertaker poleciał na stoły i Edge ściągnął Mistrzostwo Wagi Ciężkiej. Eee... Walka, która też mi straszliwie zapadła w pamięć, która mi się niesamowicie podobała i nadal uważam, że jest to najlepsze starcie tak w historii. Mianowicie bracia Hardy kontra Dudley Boys kontra Edge i Christian z WrestleMania 17. Tam mieliśmy po, po prostu wszystko. Wszystko. I mieliśmy dwóch zawodników lecących na milion stołów. I mieliśmy Spira na Jeffie Hardim, który jest nadal powtarzany, nadal jest pokazywany na tych winietkach prezentujących gale. Więc, no, według mnie to jest najlepsze starcie tak teamowe w historii. Wrestlemania 17, panowie naprawdę pokazali wiele. I oni chyba też jeszcze jedną taką walki, walkę mieli. Ale wiem, że właśnie bracia Hardy, Dudley Boys i Edge i Christian naprawdę zapadli mi w pamięć i ta walka była idealna. Jeżeli chodzi o PWG, to tutaj mieliśmy stricte walkę Leather Match, stricte walkę z Drabiną. Na Tremendous 3 Young Bucks zmierzyli się z Super Smash Brothers i Future Shack. Bardzo fajna walka, naprawdę mi się podobała, była niesamowita. Tutaj nie ma co mówić, tak dobrego starcia, tak, yy, tak dobrego starcia, tak timowego, ladder meczowego nie widziałem chyba nigdy. No, ale wiadomo, tutaj mieliśmy głównie wrestling, tu nie mieliśmy żadnych upadków na stół, ale wrestlingowo panowie fenomenalną walkę tam zrobili. No i kolejne starcie, które straszliwie mi się podobało i które naprawdę zapadło mi w pamięć. To jeszcze jest stricte walka, ladder, stricte walka z drabiną. W Ring of Honor nazywa się to Ladder War. I Kevin Steen zmierzył się na niej z El Generico. To była ostatnia ich walka. Ostatnia walka El Generico w Ring of Honor na Final Battle 2012. Każdemu z was ją polecam. I właśnie na, na DVD Kevina Steena ta walka jest jako ostatnia walka. No i mam nadzieję, że ją zobaczę. Może nie dzisiaj, może jutro, może pojutrze, ale ją zobaczę. Bo naprawdę, kiedyś oglądałem to starcie, niesamowicie mi się podobało, więc teraz pewnie będzie tak samo. No i to w sumie tyle, moi drodzy. TLC mecz na miejscu pierwszym, I quit Last Man Standing mecz na miejscu drugim, Ultimate X mecz na miejscu trzecim, Hell in a Cell mecz na miejscu czwartym. I ja jestem głupi, na miejscu piątym... Na miejscu piątym Money in the Bank i na miejscu szóstym mm, Elimination Chamber dla... KURDE! O-o... <grywy> O-o... o Dobra, no, a więc top 6 gimmick meczy, a nie top 5. Dlaczego to tak wyszło? Dlaczego tak zrobiłem? <grywy> nie, przepraszam was. Za moją pomyłkę. No ale w każdym bądź układzie no to przejść walk w każdym bądź układzie miało być top 5, jest to 6. Jeżeli chcecie mieć top 5, no to po prostu elimination chamber usuńcie. Ja muszę to zapisać w opisie, żeby ktoś tam mnie nie zjechał, że jestem ciulem, bo mówię o chcę mówić o pięciu walkach, a mówię o sześciu. jakaś okay, zagięta czasoprzestrzeń. No ale dobra, no to przejść walk, yy... które mi się podobało, które naprawdę mnie jakoś przyciągnęły do wrestlingu, no ale najważniejszy jest ten ladder match, tudzież TLC match na miejscu pierwszym. I teraz pytanie do was po prostu, jakie są wasze ulubione walki, jakie wy macie top 5 albo top 6, no już zostanie to po prostu top 6, no bo nie będę bezsensownie mieszał, tylko dam w opisie, że jestem głupi, bo pomyliłem się, no ale każdemu się zdarza. Nie będę teraz tego nagrywał od nowa, bo po prostu mówiłem o pięciu walkach, a czy chciałem mówić o pięciu walkach, a mówiłem o sześciu. No a poza tym, jak jest sześć, to też większy pogląd jest na to. Yy, no i jeszcze raz pytanie do Was, czy chcecie jakąś recenzję, tudzież podsumowanie DVD poświęcone Kevinowi Stinowi. Yy, no i głosowanie na kolejne top. Top 10 Team Songów, top 10 Tak Teamów. Top 10 finisherów i top 5 modeli pasów mistrzowskich. Jeżeli chodzi o top, 5, top 10 Team Songów, to po prostu w jakiej formie mam to nagrać, żeby Wam się to odsłuchało najlepiej. I to tyle, moi drodzy. Ja już Wam dziękuję, przepraszam za tą pomyłkę z nieumiejętnością liczenia i logicznego myślenia, ale każdemu się to zdarza. No, ja, ja tak po prostu myślałem, żeby coś nie usunąć, ale ostatecznie wydrukowałem to i zapomniałem. I to tyle moi drodzy. Ja Wam już dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Czy to top, czy to jakieś podsumowanko, czy to podsumowanko tygodnia. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.